Xiaomi 12, 12X, 12 Pro, cała rodzina. Ja dzisiaj zajmę się najsłabszym z tej rodziny, czyli Xiaomi 12X. Ale prawdę mówiąc, jest to model, na który w pierwszej kolejności powinniście zwrócić uwagę. Co on oferuje i dlaczego właśnie ten model warto kupić? Tego dowiecie się z materiału. Zatem zapraszam do oglądania. Xiaomi 12X to prawie flagowa konstrukcja. Dlaczego prawie? Bo ma flagowe podzespoły, ale nie najnowsze, nie z tego roku. Jednak są w zupełności wystarczające. Ten telefon ma wszystko, czego potrzebuje zwykły zjadacz chleba, a nawet więcej. Xiaomi 12 i 12 Pro oparte są na Snapdragonie 8 generacji pierwszej. Xiaomi 12X natomiast posiada Snapdragona 870 z obsługą sieci 5G. Jest to świetny procesor, jeden z najbardziej udanych w historii Qualcomma. Zapewnia naprawdę wydajną pracę, a przy tym nie nagrzewa się zbyt bardzo w przeciwieństwie do Snapa 8 generacji pierwszej, który oczywiście jest trochę szybszy i wydajniejszy, ale zarazem bardziej prądożerny. Więc nie dajcie sobie wmówić, że potrzebujecie najnowszego procesora. Ten zastosowany tutaj jest świetny i naprawdę wystarczający. W Xiaomi 12X do dyspozycji mamy 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci na dane UFS 3.1, której nie rozszerzymy, bo nie ma tutaj slotu na kartę pamięci. Całościowo telefon działa płynnie, nic się nie wiesza, nic nie laguje. Jeśli chodzi o wygląd telefonu, cała rodzina Xiaomi 12 ma bardzo podobny design. Podobne kolory, podobny układ obiektywów. Wersja Pro oczywiście jest największa i od razu ją rozpoznamy. Ale różnice między 12 i 12X to już ciężko dostrzec. Mają kompaktowy rozmiar i są praktycznie identyczne. Wykończenie jest bardzo dobre. Plecy ze szkła, dookoła metalowa ramka, a z przodu ekran, który chroni szkło Gorilla Glass Victus. Telefon jest lekko matowy, nie zbiera za bardzo odcisków po palcach, czasem coś delikatnie się ubrudzi, ale nie jest źle. Wyspa na aparaty trochę wystaje, więc trochę kurzu może pojawiać się przy obiektywach. Telefon dzięki kompaktowym rozmiarom bardzo dobrze leży w dłoni. Do tego w zestawie mamy silikonowe etui, które nie pogrubia jakoś znacznie telefonu. Telefon nie jest wodoodporny, ale ma uszczelniony slot na kartę SIM. Z ciekawostek dopowiem, że na górnej ramce jest podczerwień. Możemy zatem telefonu używać jako pilota. 12X ma ekran AMOLED o wielkości 6,28 cala. Z szybkością odświeżania do 120 Hz i rozdzielczością 2400x1080 pikseli, co daje zagęszczenie na poziomie 419 ppi. Ekran jest wystarczająco jasny, 1100 nitów, do tego obsługuje wyświetlanie HDR10, HDR10 z plusem oraz Dolby Vision. Nie ma co ukrywać, ekran jest bardzo dobry, ostry i wyraźny. Wszystko czytelne, nawet w pełnym słońcu, z ładnymi kolorami, które możemy dopasować pod siebie. Jedyne, do czego mogę się przyczepić, to raczej słabej jakości folia naklejona na ekranie. Nie ma chyba powłoki oleofobowej, przez co ekran bardzo mocno się brudzi. Pod ekranem mamy zaszyty czytnik linii papilarnych, działa szybko i sprawnie, praktycznie wcale się nie myli. Oprócz czytnika linii papilarnych mamy również możliwość odblokowania twarzą. I tutaj również nie mam żadnych zastrzeżeń. Na górze i dole urządzenia mamy głośniki stereo sygnowane logiem Harman Kardon. Jakość oczywiście nie jest audiofilska, ale dźwięk jest naprawdę dobry. Jest czysto, przyjemnie dla ucha, oczywiście nie ma tu jakiegoś wielkiego basu i nie gra to tak jak niegdyś telefony HTC. Ale mimo wszystko głośniki muszę ocenić na plus. Jest po prostu dobrze i nic więcej od głośników nie wymaga. Warto dodać, że w opcjach znajdziemy też efekty dźwiękowe z możliwością włączenia Dolby Atmos. Jest korektor graficzny i wiele możliwości konfiguracji i ustawiania własnych preferencji. W ustawieniach można również dostosować dźwięk na słuchawkach. Słuchawki możemy podłączyć za pomocą Bluetootha 5.1 lub za pomocą portu USB-C. Telefon dostał już aktualizację do Androida 12. Nakładka to MIUI 13. O nakładce można by napisać książkę, to temat rzeka. Są jej zwolennicy i przeciwnicy. Ja powiem, że nie jest to moja bajka, ale nie można jej odmówić mnóstwa możliwości personalizacji. Trzeba przyznać, że prawie wszystko można ustawić pod siebie. W zestawie z telefonem producent dorzuca ładowarkę i to nie byle jaką, 67 W. Przy baterii o pojemności 4500 mAh telefon naładujemy w około 40 minut. To co odróżnia 12X od zwykłej 12, to brak ładowania indukcyjnego i zwrotnego. I powiem tak, jeśli telefon się ładuje w trochę ponad pół godziny, to mi ładowanie bezprzewodowe nie jest jakoś specjalnie potrzebne. Jeśli Wam natomiast jest potrzebne, to musicie spojrzeć w stronę droższego modelu. 12X dzięki mniejszemu ekranowi i zastosowaniu mniej prądożernego procesora spokojnie wytrzymuje dzień, a nawet półtora dnia bez ładowania. Co na dzisiejsze czasy jest dobrym wynikiem. Gdzie ja osobiście dosyć intensywnie używam smartfona. Nie gram w gry, ale zawsze coś na nim robię.
więc w rękach mniej wymagającego użytkownika myślę, że nawet 2 dni bez ładowania są do osiągnięcia. A teraz przejdźmy do tego, co tygryski lubią najbardziej, czyli do aparatu. Znajdziemy tu 4 aparaty. Aparat główny 50 megapikseli ze światłem f1.9 i z optyczną stabilizacją obrazu, ultra szerokokątny 13 megapikseli ze światłem f2.4, aparat do makro 5 megapikseli ze światłem f2.4 i aparat do selfie 32 megapiksele ze światłem f2.45. Jest to ten sam zestaw aparatów, jaki znajdziemy w zwykłej 12. Znajdziemy tu mnóstwo funkcji, mnóstwo różnych trybów fotografowania, upiększania i korekcji obrazu. I wszystko pięknie brzmi, ale jak zdjęcia wychodzą w praktyce? Muszę przyznać, że wychodzą całkiem przyzwoicie. Są szczegółowe, z ładną barwą, choć mam wrażenie, że czasem kolory są lekko podkręcone względem tego, co rzeczywiście widzimy. Kilkukrotnie miałem wrażenie, że wariuje balans bieli, przez co aparat jest czasem nieregularny. Zdjęcia robione jedno po drugim w tych samych warunkach nie zawsze wychodziły takie same. Najczęściej się to zdarzało podczas zdjęć nocnych. Było to trochę denerwujące. Aparat ma potencjał, ale nie mam do niego 100% zaufania. Dlatego nie jest to najlepszy fotosmartfon na rynku, ale chyba nikt tego nie oczekiwał od Xiaomi. 12X nie posiada zoomu optycznego. Jest 10-krotny cyfrowy. Jeśli chodzi o aparat do makro, to fajnie, że jest to 5 megapikseli, a nie 2. Dzięki temu jesteśmy w stanie zrobić kilka naprawdę fajnych fotek z bardzo bliska. Telefonem możemy nagrywać filmy w maksymalnej rozdzielczości 8K i 24 klatkach na sekundę. Jednak jest to ograniczone do maksymalnie 6 minut nagrywania. W 4K standardowym możemy również nagrywać zarówno w 30, jak i w 60 klatkach. I trzeba przyznać, że filmy wypadają bardzo przyzwoicie. Podsumowując, Xiaomi 12X to najsłabszy zawodnik z całej rodziny. Od Xiaomi 12 Pro różni się dosyć znacząco, ale już od zwykłej 12 tych różnic nie ma za wiele. Brak ładowania indukcyjnego i trochę słabszy procesor. Choć zaznaczam, że nie słaby. Trochę słabszy. Czy wedle tych dwóch różnic jest sens dopłacać do zwykłej 12? Musicie zajrzeć do własnych portfeli i odpowiedzieć na to pytanie sobie sami. Ja z całego serca ten telefon polecam, bo naprawdę kawał fajnego urządzenia i cena na start 3199 zł. I trzeba przyznać, że jest to najbardziej opłacalny smartfon z całej rodziny. Telefon ma prawie wszystko, czego potrzebujemy. No może poza flagowym aparatem. Choć ten, który tutaj mamy, jest dobry, ale trochę nieregularny. Ale dla zwykłego Kowalskiego w zupełności wystarczy. Co możemy zaliczyć na plus? Ładny wygląd i bardzo dobre wykonanie, kompaktowy rozmiar, wydajny, choć nie najnowszy procesor, bardzo dobry ekran i głośniki stereo Harman Kardon, bateria i szybkie ładowanie 67W i ładowarka w zestawie. Jeśli chodzi o minusy, brak ładowania bezprzewodowego, brak slotu na kartę pamięci, brak wodoodporności, brak wyjścia mini jack 3,5 mm, no i aparat, choć niezły, to trochę nieregularny. Na dzisiaj będzie to już wszystko. Dajcie znać, co myślicie o Xiaomi 12X. Sekcja komentarzy jest dla Was. Jak zawsze zachęcam do subskrypcji i polajkowania. Dzięki za oglądanie. I do następnego. O, moje gardło.